internetowa telewizja Podkarpacie. Pokazujemy rzeczywistość. W wywiadzie, jaki Pan udzielił dla internetowej telewizji Podkarpacie 3 miesiące temu, nie zapewniał Pan do końca, że wystartuje w konkursie na dyrektora Jasielskiego Szpitala. Jednak 22 stycznia objął Pan funkcję. Co skłoniło do wzięcia udziału w konkursie Pana? Uznałem, że mam szansę wygrać ten konkurs, że mam odpowiednie kwalifikacje i predyspozycje. Sytuacja finansowa szpitala jest zgodna z tym, co jestem w stanie poprawić i zrobić. Także uważam, że jeżeli była taka możliwość, to nie należy unikać wyzwań, tylko na nie po prostu odpowiadać. Dlatego taka była moja decyzja. Decyzja wynikała z naturalnej w tej sytuacji, naturalnych wątpliwości, wahań. To jak każdy człowiek, no każdy ma wątpliwości, ale uznałem, że poradzę sobie z tym ciężkim tematem. Zobaczymy, co będzie dalej. A jak Pan ocenia teraz obecną kondycję finansową szpitala? Wyniki finansowe za miesiąc październik i listopad były bardzo obiecujące. Strata szpitala zmalała, była nieproporcjonalna do poprzednich miesięcy. Natomiast wyniku finansowego za grudzień jeszcze nie znam, ponieważ jest to jednocześnie wynik finansowy za cały rok. Ale prognozy są, powiedziałbym, obiecujące i będzie wynik powinien być poniżej wartości amortyzacji środków trwałych, czyli nie będzie istniała groźba raptownego przekształcenia szpitala w spółkę, ale mam nadzieję, że będzie to też wynik taki, który został zaplanowany w planie finansowym na rok 2012, czyli zgodny z planem finansowym. Starosta Jasielski nie był do końca przychylny, nie popierał Pana Dyrektora jeszcze wcześniej, przed objęciem stanowiska Dyrektora, kiedy przez 3 miesiące sprawował Pan funkcję przed konkursem. Tak. I co wpłynęło na to, że nagle po prostu zmienił zdanie? To znaczy, no starosta, czy starosta zmienił zdanie, tego nie wiem. Ja absolutnie nie mam prawa, ani nie chciałbym polemizować z panem starostą poprzez media, bo to byłoby bardzo, bardzo nierozsądne i niepotrzebne zupełnie. Na pewno pan starosta po prostu no bardzo troszczy się o szpital. Finanse szpitala to jest problem starostwa. I szpitala również, ale starosta no nie może nie zauważać szpitala jako problemu finansowego czy medycznego. Także ja się wcale nie dziwię, że starosta miał bardzo, bardzo dużo wątpliwości. Natomiast no, to jest naturalne. No, po prostu ktoś, kto odpowiada za liczne podmioty podlegające, nad którymi sprawuje nadzór starostwo powiatowe, Musi mieć szereg wątpliwości. Byłoby nienaturalne, gdyby starosta nie miał wątpliwości. Natomiast ja wygrałem konkurs, idziemy do przodu i nie ma co rozpatrywać jakichś drobnych, czasami wydaje mi się na poziomie nieporozumienia sytuacji. Natomiast ja osobiście mam z panem starostą bardzo, bardzo dobry kontakt, a to, że on czasami musi mi pogrozić palcem, to ja to przyjmuję z szacunkiem i ze zrozumieniem, bo gdyby szpital miał cudowną kondycję finansową, to zapewne starosta nie martwiłby się, nie miał tego problemu na swojej głowie, a tak to zarząd powiatu i starosta osobiście po prostu zdają sobie sprawę z zagrożeń, które wynikają w związku z ogólną sytuacją finansową i starostwa i budżetu państwa, a także to się przekłada na te nasze małe ojczyzny, czyli na powiat, na miasto, na szpital. Stąd też może pozornie wynikało to, że to są jakieś nawet wręcz osobiste animozje, ale ja nie odczułem nigdy ze strony ani pana starosta, ani zarządu powiatu, że to jest coś jak to się mówi, do osoby ad personam. Nie ma takich problemów między nami. Natomiast naturalną rzeczą jest to, że politycy, że samorządowcy wiedzą, jak ciężka jest sytuacja i w szkolnictwie, i w służbie zdrowia. I w ten czy w inny sposób swoje zaniepokojenie muszą wyrażać, to świadczy o tym, że politycy są dojrzali, że to są ci ludzie, którzy powinni być na swoim miejscu. A ja tego w ogóle nie przenoszę na jakiekolwiek osobiste
osobiste stosunki. Uważam, że kontakt z panem starostą mam bardzo dobry i oby tak było dalej. A jaką ma pan receptę na uzdrowienie sytuacji finansowej w szpitalu, żeby poprawić się jakoś? Szpital w 99% niemalże jest finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Jeżeli Narodowy Fundusz Zdrowia daje pieniądze na leczenie, to szpital ma pewną pulę na, jak to się mówi, tak jak w budżecie domowym, na gospodarowanie. Jeżeli tych pieniędzy jest odpowiednio dużo, maleje strata szpitala, jest możliwość podejmowania licznych inwestycji, zakupu sprzętu. Natomiast, tak jak mówię, dużo zależy od tego, jak szpital jest finansowany przez NFZ. Ja zwiększyłem kontrakt w stosunku do poprzedniego roku na obecny rok o 1 650 000. Zwiększyłem pulę podmiotów zewnętrznych, którym szpital ma możliwość sprzedawania swoich usług, a jednocześnie staram się czynić niezbędne oszczędności, tak żeby koszty funkcjonowania szpitala były jak najniższe. Między innymi poprzez zwiększenie przychodu i budżetowanie kosztów, zarówno po stronie przychodów, jak i wydatków. Mamy początek roku. Czy szykują się jeszcze jakieś zmiany w szpitalu? Zmiany w szpitalu są cały czas, to nie jest tak, że to sytuacja dynamiczna, to wszystko się rozwija. Na pewno musimy działać w ten sposób, żeby minimalizować koszty. Na pewno należy zmniejszyć rozdrobnienie operacji w szpitalu. Jest kilka sal operacyjnych w kilku różnych miejscach, należy to bardziej scalić. Należałoby też myśleć o rozwoju szpitala, bo już dawno szpital nie rozwijał się, nie zmieniał się jakościowo. Także rozwój, tutaj mam na myśli otworzenie nowego oddziału, mam na myśli otworzenie oddziału geriatrii w szpitalu. To jest bardzo potrzebny oddział, to jest oddział, który jest wręcz niezbędny. Oddział, który no, niestety w województwie podkarpackim no, bardzo słabo funkcjonuje. Także pacjenci są, zapotrzebowanie społeczne jest, no ja chcę wyjść naprzeciwko temu zapotrzebowaniu społecznemu i utworzyć tu w szpitalu taki oddział. Drugim ważnym tematem to jest uruchomienie lądowiska dla helikopterów sanitarnych, bo taki jest wymóg ministra zdrowia, zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia. Do stycznia roku 2014 szpital musi dysponować takim lądowiskiem na swoim terenie bądź w pobliżu szpitala, tak żeby dojazd karetki nie wynosił dłużej niż 5 minut. Trwają na ten temat rozmowy. Spotykamy się tutaj z wicestarostą Miśkowiczem, z burmistrzem Czerneckim, z przedstawicielami Stowarzyszenia Miłośników Lotnictwa IKAR. Także w tym temacie, w tej sprawie trwają zaawansowane rozmowy i jestem przekonany, że uda nam się uruchomić na bazie pasa startowego dla samolotów ultra lekkich również lądowisko dla helikopterów, ale to wymaga licznych pozwoleń, pewnych nakładów finansowych, ale jesteśmy na dobrej drodze. Czy w szpitalu szykują się jakieś duże zmiany kadrowe? Czy zostaną zwolnieni pracownicy? Czy zostaną nowi zatrudnieni? Jakie są właśnie największe potrzeby? Może zanim zacznę mówić o zwolnieniach, bo to nie jest łatwy temat, muszę powiedzieć, że niestety są też potrzeby kadrowe. Średnia wieku wśród personelu pielęgniarskiego niestety się cały czas podwyższa. Mamy na przykład problem, bo się okazuje, że jest bardzo słabe w Polsce kształcenie położnych. Nie mamy pewnej puli położnych, z której moglibyśmy skorzystać, natomiast pielęgniarki chorują, położne chorują i mamy coraz większe problemy z obsadą wszystkich stanowisk, tak żeby były spełnione i wymogi, i standardy, i żeby pacjent był odpowiednio zaopatrzony. Natomiast wśród lekarzy jest kiepska sytuacja na oddziale psychiatrycznym, gdzie jest trzech lekarzy na oddziale, jedna lekarka na oddziale dziennym i już jest kłopot, no poszukujemy psychiatry obecnie do pracy. Nie ma też po prostu zatrudnienia, jak chodzi o radiologię. Musiałem zatrudnić w tamtym roku jednego radiologa, bo niestety tych lekarzy brakowało. Trzeba było zatrudniać lekarzy z ościennych szpitali, a ten rynek niestety jest bardzo, bardzo wąski. Podobnie jest na oddziale zakaźnym,
gdzie no, lekarze, tak jak wszyscy ludzie, też mają prawo chorować, mają prawo rodzić dzieci, mają prawo brać urlopy. I praktycznie rzecz biorąc, to tak na stałe to są dwie lekarki na oddziale zakaźnym, a dyżurować też trzeba, a miesiąc ma 30 dni, prawda? I dyżury też trzeba zapewnić dla pacjentów. Także czy zwalniać? Zwalnianie lekarzy, czy w ogóle zwalnianie personelu w szpitalu, to jest taki ostateczny krok. Ja wiem, że taki był pomysł audytora, który przeprowadzał tutaj audyt. Tylko ja wychodzę z tego założenia, zagospodarować w odpowiedni sposób ten personel, który jest, otworzyć coś nowego, czyli dać pracę ludziom, a zwalniać w sytuacji już ostatecznej, jeżeli już nie ma innego wyjścia, to wtedy zwalniać. Ale nie można przeskoczyć tych wszystkich etapów i zacząć od zwalniania personelu, bo z jednej strony to jest pozornie najprostsze rozwiązanie, ale rozwiązanie bardzo, powiedziałbym, krótkowzroczne. Tak jest ze słabą perspektywą. No. Jest to też rozwiązanie, ale wtedy, kiedy już nie ma kompletnie żadnego innego wyjścia. Natomiast nie zaczynajmy od zwalniania ludzi, bo się może okazać, że w krótkiej perspektywie nie będzie z tego wielkich zysków, a zaczną się duże problemy. Jakie najważniejsze potrzeby po prostu, jeśli chodzi o sprzęt, są potrzebne dla tego szpitala? Jeśli chodzi o oddział, właśnie utworzenie oddziału geriatrii dla osób starszych? Potrzebne jest przede wszystkim miejsce, powierzchnia. To powierzchnię mamy, łóżka mamy, natomiast ten oddział wymaga doposażenia w sprzęt rehabilitacyjny, w EKG, ewentualnie w USG, ale ten sprzęt jesteśmy w stanie mniej więcej tymi naszymi zasobami skompletować. Natomiast jest silna potrzeba zakupu nowego bronchofibroskopu, czyli urządzenia do sprawdzania skrzeli dla anestezjologii. To służy do usuwania ciał obcych, do oczyszczania drzewa skrzelowego. To jest sprzęt niezbędny, a bronchofibroskop, który mamy, ma 12 lat, także musimy kupić nowy. No i niestety stoły operacyjne na bloku operacyjnym mają, wstyd się przyznać, około 40 lat. Wiekowe i muszę zakupić przynajmniej jeden nowy stół operacyjny dla bloku ogólnego. W przyszłości dla oddziału ortopedii również, bo jest bardzo mocno wyeksploatowany. Także zbieram pieniądze obecnie. Mam nadzieję, że wójtowie, pan burmistrz Czernecki, radni, że pomogą mi, bo składałem pisma i prośby do wójtów gmin, do przewodniczących rad gmin, do pana burmistrza Czarneckiego, do pani przewodniczącej Rady Miasta o wsparcie finansowe, bo musimy koniecznie kupić karetkę transportową dla szpitala. Z tego względu, że dzisiaj już ja nie mogę dysponować karetkami tak jak dawniej. Mogłem przesunąć karetkę, która wyjeżdżała do chorych, mogłem ją zrobić karetką transportową lub na odwrót. Teraz karetki, które jeżdżą do pacjentów, tak zwane karetki systemowe, karetki podstawowe i specjalistyczne, absolutnie nie mogą być karetkami transportowymi. My mamy 3 karetki transportowe, z czego jedna praktycznie rzecz biorąc nadaje się do kasacji, a 2 są bardzo mocno wyeksploatowane. A pacjentów transportować trzeba do innych szpitali na badania, do klinik na leczenie, z oddziałów do domu, po krew do Gorlic czy do Rzeszowa. To są bardzo duże potrzeby, ale myślę, że wsparcie radnych, wsparcie wójtów, wsparcie pana burmistrza Czarneckiego pomoże nam w zakupie tej karetki. No bo no na co radni chcą wydawać dodatkowe pieniądze, które mogliby zaszczędzić? Na pacjentów, czyli na siebie samych po prostu. Oprócz karetki transportowej jeszcze mam taką ogromną prośbę do naszych radnych i do pana burmistrza i do wójtów gmin o pomoc w zakupie urządzenia do preparowania tkanek w trakcie operacji. To urządzenie pozwoliłoby na nieużywanie nici chirurgicznych, czyli na znaczne zmniejszenie powikłań, bo nici chirurgiczne niejednokrotnie uczulają i są przyczyną różnych zakażeń. I to urządzenie służyłoby do chirurgii ogólnej i onkologicznej i tak samo dla ginekologii, dla ginekologii onkologicznej.
To jest bardzo, bardzo potrzebne urządzenie, które no po prostu podwyższa standard usług, jest komfort i dla pacjenta, i nie ukrywajmy też dla chirurgów, którzy mogą bardziej precyzyjnie preparować tkanki po to, żeby operacje, bo każda operacja jest w jakiś sposób mniejszy lub większy okaleczeniem dla pacjenta, bo to nie jest tak, że operacja oczywiście ma swoje plusy, ale jest część, powiedzmy, minusów, bo jest, musimy w jakiś sposób, w cudzysłowie, okaleczyć tkanki, więc to urządzenie byłoby bardzo, bardzo dogodne dla pacjentów. No i lekarze, którzy jeżdżą na staże różne, specjalizują się w klinikach, pracują na takich urządzeniach w dobrych szpitalach, przyjeżdżają do nas, no i trochę narzekają, że u nas to trochę tak jeszcze po staremu, więc myślę, że to nie jest żadna fanaberia, to nie jest żaden wymysł i to urządzenie nie stałoby na pewno na półce. To jest najważniejsze, służyłoby pacjentów, podniosłoby jakość operacji na pewno, na bardzo, bardzo duży poziom. A na koniec chciałam się jeszcze zapytać, jak się układa współpraca pana, jako pana dyrektora tego szpitala, z innymi lekarzami? Jest różnie. To są moi koledzy, przyjaciele, znajomi. Trudno podejmować tylko same popularne decyzje, prawda? Tylko dlatego, że jestem lekarzem, a to są moi przyjaciele, czy koledzy, czy koleżanki. No, wiadomo, że te decyzje czasami bywają, czy mogą być bardzo, bardzo różne, aczkolwiek takim wyznacznikiem współpracy z lekarzami jest między innymi to, że pomimo tego, że podpisywaliśmy teraz nowe kontrakty na dyżury, lekarze nie mają ani o złotówkę podniesionych wartości stawek kontraktowych i potrafili zrozumieć, jaka jest sytuacja finansowa szpitala, potrafili ustąpić. Początkowo żądania finansowe były, bo z tym się należy liczyć, nie należy tego ukrywać. Ale poradziłem sobie z tym, lekarze podeszli do sprawy ze zrozumieniem. Nie było to proste, bo styczeń był dla mnie bardzo ciężkim miesiącem, bo praktycznie cały styczeń poświęciłem na to, żeby te dyżury kontraktowe tak ułożyć i tak zakontraktować, żeby nie podnosić stawek dyżurowych. Kosztowało mnie to trochę zdrowia, ale za to mi płacą, także to trudno mieć do kogokolwiek pretensje. Ale muszę powiedzieć, że pomimo tego, że było bardzo ciężko na początku, lekarze, że tak powiem, bardzo, bardzo usztywnili swoje stanowisko, udało mi się dojść do porozumienia, także stawki dyżur kontraktowych nie uległy zmianie, a w niektórych przypadkach wręcz uległy obniżeniu. Ale to jest po prostu też kwestia tego, że lekarze się identyfikują z tym szpitalem i wiedzą, jaka jest sytuacja, i nie czas na jakiekolwiek podwyżki. Także myślę, że ja nie jestem w stanie zaspokoić wszystkich żądań czy wszystkich pomysłów. Staram się realizować te pomysły, które będą służyły poprawie jakości leczenia pacjentów. Natomiast zwiększenie zarobków, finanse, to jest sprawa drugorzędna, ważna. O niej trzeba pamiętać, o niej trzeba myśleć, a to jest sprawa drugorzędna. Czego można życzyć panu dyrektorowi w nowym roku i na nowym stanowisku? Dobrej współpracy z personelem, co najmniej tak dobrej jak do tej pory. Zrozumienia ze strony związków zawodowych, bo mamy ich tutaj 13, więc przede wszystkim zrozumienia ze strony związków zawodowych. Wzrostu wartości kontraktu, bo ja już o tym myślę na początku tego roku, ale już myślę o kontrakcie na 2014 rok. I żeby się tak dobrze stało, żebyśmy mogli rozpocząć inwestycje pod tytułem rozbudowa szpitala i budowa bloku operacyjnego. Są w tym kierunku czynione starania. Nie chcę tutaj zdradzać może szczegółów, bo najtrudniejszy jest jak zwykle montaż finansowy, natomiast myślimy o tym, współpracujemy w tej dziedzinie bardzo mocno ze starostami i zwłaszcza ze starostą Miśkowiczem, i myślę, że po prostu nie jest tak, że tego nie dokonamy, tylko na razie to są mówię, rozmowy na temat montażu finansowego. Nie epatujmy się tym tematem, jest to ważne, ale jeżeli będę miał jakieś większe dane, to z przyjemnością poinformuję. Jest to zagadnienie, które nas czeka, bo wymogi sanitarne
dla bloków operacyjnych zmienią się znacznie od 2016 roku. Także ja to muszę mieć nie na ten rok, tylko w tyle głowy muszę mieć na wszystkie następne lata. A poza tym to ja powinienem życzyć pacjentom, mieszkańcom powiatu po prostu zdrowia. Ja by tak Dziękuję było. Bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Internetowa telewizja Podkarpacie. Pokazujemy rzeczywistość.